Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli Kultura do Kwadratu. Witamy na kolejnym spotkaniu na festiwalu BNP Paribas 2 Brzegi. Naszą gościnią jest cudowna i fantastyczna aktorka Julia Wyszyńska. Julio, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam Was również. Dzień dobry. Ja powiem, że aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, tak się mówi, kiedy ktoś w serialach robi, chociaż to już nie tylko telewizja, ale te platformy wszystkie, ale też powiedziałabym, że coraz bardziej reżyserka. No tak nieśmiało, tak jakoś tak nie chciałabym sobie uzurpować tutaj takiej funkcji, bo to nie, jednak jest sytuacja bez wykształcenia. Nie mam zamiaru też iść na studia reżyserskie, bo wydaje mi się, że to byłaby w tym momencie trochę strata czasu, ale rzeczywiście jest to jakiś taki kierunek, który mnie w zasadzie od zawsze interesował. Ja sobie dopiero teraz to przypomniałam, że jak byłam w podstawówce i jak byłam w gimnazjum, robiłam sama przedstawienia, które pisałam i zapomniałam o tym, naprawdę. Dopiero niedawno do tego wróciłam, że w zasadzie to tworzenie światów chyba tak równolegle towarzyszyło mi i nie umiałam tego, ja nawet nie wiedziałam, że są takie zawody jak reżyser i aktorka, więc to takie było kreowanie świata, a później jakoś tak łatwiej mi było chyba wejść w rolę aktorki, bo jednak bardzo zawsze miałam dużą potrzebę występowania na scenie, chociaż nie wiem skąd ona się brała i dopiero teraz tak chyba po dosyć intensywnym takim okresie zawodowym w roli aktorki trochę mam wrażenie, że się najadłam i nasyciłam przede wszystkim wieloma różnymi gatunkami, spotkaniami i tak mam teraz potrzebę sprawdzenia, czy moje intuicje, jakieś takie moje światy by się odnalazły z odbiorcą. A czy to nie jest tak, drogie panie, że to jest poniekąd naturalna droga dla człowieka zajmującego się teatrem, dla aktora, dla aktorki? Bo zobaczmy, ilu aktorów po właśnie nasyceniu się, tak jak powiedziałaś, staje się reżyserami, czy teatralnymi, czy filmowymi. Druga droga to jest stawanie się dyrektorem danego teatru, prawda? Ale tutaj mamy chociażby Maćka Sztura, można by wymienić, czy paru jeszcze innych znanych aktorów, którzy właśnie stricte zaczynają skupiać się tylko i wyłącznie na reżyserii, Błażej Peszek chociażby, co nam ostatnio pan Jan powiedział. Julio, przyjechałaś na festiwal BNP Paribas 2 Brzegi ze swoim monodramem Fizyka kwantowa, czyli rozmowy nigdy nie przeprowadzone. Dla nas wzruszający, zabawny, przewrotny. Twojego autorstwa, twojej reżyserii właśnie i twojego wykonania. No i takie pytanie, czy łatwo się reżyseruje siebie? Czy da się stanąć obok siebie i z dystansu spojrzeć na siebie, będąc zarazem twórcą i tworzywym, że zacytuję klasyka? Próby były bardzo przyjemne. Nieoczekiwanie w ogóle nie sprawiało to dla mnie, nie sprawiało mi żadnego problemu decydowanie i podejmowanie decyzji, w którym kierunku chciałabym poprowadzić dane sceny. Czyli dobre relacje z reżyserem. Bardzo, bardzo. Największy problem pojawił się w momencie, kiedy musiałam to pokazywać. I kiedy po 2 miesiącach takiej pracy solo w sali prób dołączył do mnie Paweł Sakowicz i Filip Kaniecki i Kasia Łuszczyk, która robiła światła, i Miłosz Konieczny, który w ogóle bardzo mi pomagał w organizacji, i musiałam się zmierzyć z tym innym gustem, z tym innym odbiorcą, i wtedy trochę wtedy był problem rzeczywiście, żeby jednocześnie będąc na scenie wykonywać założenia i przeprowadzać założone tematy i mierząc się z jakąś krytyką, jednocześnie ich bronić jako reżyserka, bo aktor jednak jest bardzo bezradny mimo wszystko, będąc na scenie. To było, zakrawało chorobę psychiczną, naprawdę, bo w momencie rozdwojenia jaźni musiałam faktycznie mocno sama sobie rozdzielać. Kiedy wypowiadam się jako reżyserka i kiedy biorę pełną odpowiedzialność za to, że może się to komuś nie podobać, i nie mogę się też niektórymi sugestiami kierować, ponieważ chcę, żeby to tak wyglądało, i chronić aktorkę, która będąc na scenie, jeszcze będąc przed premierą, jest totalnie rozdygotana i jest roztrzęsiona, bo ktoś jest niezadowolony albo ma jakieś inne pomysły na dane sceny, więc wymagało to bardzo takiej
bycia bardzo blisko siebie, swoich intuicji i no tak jak właśnie zaraz pierwszy raz w sumie to nazywam, że proces twórczy był niezwykle przyjemny, bardzo takim karmiący, bardzo jakiś taki pełen swobody. Pierwszy raz sobie założyłam, że będę pracować tylko wtedy, kiedy będę miała ochotę i wtedy, kiedy będę czuła, że mam kondycję, a nie, że idę do pracy i że muszę teraz wysiedzieć te 8 godzin na próbie. Wydaje mi się, że to były dużo bardziej takie skuteczne te godziny pracy i produktywne. A poza tym zauważyłam, że ja zawsze sama siebie reżyseruję w zasadzie, że ja bardzo dużo, bardzo często pracując nad spektaklami, czy nad filmami, czy nad nawet jakimiś rolami w serialach, dużą pracę wykonuję w domu, w sali prób głównie, bo to jednak w sali prób jest taka przestrzeń, gdzie się nie rozkojarzam domowymi sprawami. I w sumie teraz to po prostu zaczęłam robić już tak na poważnie. Ale już bym tego nie powtórzyła na pewno, bo było to zbyt obciążające przez to, że też produkowałam ten spektakl, więc okazało się, że producent to nie tylko osoba, która płaci, ale w ogóle musi się zająć całą organizacją, wszystkimi terminami, innymi. Aniu, pozwól, że użyję teraz tego słowa. Reżyserka, autorka, aktorka, producentka, kobieta renesansu. Zawsze czeka po prostu na ten kiedy tylko mogę, to słowo, ale mamy takich gości. Mamy takich gości, no cóż poradzić. Słuchaj, ja bym chciała, żebyś trochę nam powiedziała, co się właściwie kryje za tym tytułem. Dla tych, którzy by chcieli zobaczyć na przykład monodram, w którym się pojawiasz co jakiś czas. Fizyka kwantowa, czyli rozmowy nigdy nie przeprowadzone, ta fizyka kwantowa to gdzieś nas odsyła trochę do jakiejś naukowej sytuacji, tak. Ale to nie o tym, prawda? Więc... Nie, fizyka kwantowa pojawiła się dosyć szybko, chociaż na początku tytuł brzmiał dezintegracja pozytywna, czyli rozmowy nigdy nie przeprowadzone. Jakby źródłem tego, w ogóle tego projektu był duży mój kryzys, taki prywatny, zawodowy, który miał miejsce 3 lata temu, takie wypalenie zawodowe i w ogóle pełna frustracja, że nie wiem już co kompletnie, czym mam się zająć, co mam robić. Stwierdziłam, że nie ma miejsca dla mnie w teatrze i doprowadziło mnie to do jakiejś wielkiej rozpaczy, bo w zasadzie jest to też dziedzina, którą darzę największą miłością, więc było to naprawdę trudny moment. I wtedy zrobiłam sobie przerwę na rok zawodową, nie pracowałam w ogóle i zajęłam się sobą. Po prostu zaczęłam wykonywać pracę swoją wewnętrzną, duchową, na taki naprawdę pełen etat i było to jedyne zajęcie, któremu poświęcałam czas. Weszłam w jakiś taki tryb samotniczy i rzeczywiście przez ten rok w zasadzie nie wychodziłam i to było przed pandemią, więc ta pandemia zupełnie mnie jakoś nie wytrąciła z intensywnego toku pracy, dlatego nie była dla mnie też jakimś takim dużym szokiem, ale wtedy zaczęłam też bardzo interesować się różnymi metodami rozwojowymi, taką ścieżką duchową, rozwojową i ta fizyka kwantowa też siłą rzeczy się pojawiła. Fizyka kwantowa to jest taka dziedzina, która łączy duchowość z nauką, czyli tłumaczy jakby wszystkie takie zjawiska w przyrodzie, w fizyce i chemii, której nauka nie jest, i matematyka nie jest w stanie wytłumaczyć żadnymi pojęciami, żadnymi ustalonymi do tej pory wzorami. Nie potrafię tego do końca wytłumaczyć, bo dla mnie samej to jest bardzo trudne do pojęcia. Generalnie fizyka kwantowa mówi o wielowymiarowości, o nieskończonej możliwości wydarzeń i stąd też fizyka kwantowa stała się tematem i tytułem tego spektaklu, bo w tym monodramie po prostu przeprowadzam rozmowy, które nigdy nie zostały przeprowadzone, ale wyszłam z założenia, że jeżeli może teraz przeprowadzam je ja sama na scenie, to może one mają wpływ na moją przeszłość i w związku z tym mogą mieć wpływ na moją przyszłość. Są leczące. Tak, sposób, tak. Tak? I jednocześnie też myślę o tym, że te rozmowy są przeprowadzane w imieniu widzów,
takie jest moje założenie, bo też nie jest to w żadnym wypadku autobiografia. Oczywiście mocno się sugeruję i inspiruję swoimi różnymi historiami, ale... Ale na scenie jesteś Julkiem, nie Julką, Julkiem, prawda? Dzieciakiem, tak. Poddawanym takiej presji edukacyjnej, też rodzinnego jakiegoś kształtowania. Tak, i to jakoś na ten moment mnie najbardziej intryguje. Te ramy, którymi stajemy się więźniami, które narzucają nam rodzina, społeczeństwo, ale także zawód szkoła. I praca, którą zawód. Wykonujemy, jak prawda? Najbardziej, tak, 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 tak. No i w sposób tak. bardzo dowcipny i bardzo analityczny. Bardzo mi się to podobało właśnie, szczególnie te wszystkie takie odniesienia do własnego środowiska i do samej siebie. No właśnie, powiedz... Nie no, to już wiemy, skąd się to stało, dlaczego tak się stało, że wzięłaś się za monodram, ale też powiedziałaś, że już nie chcesz na razie robić monodramu, bo rzeczywiście jest to taki gatunek, którego chyba aktorzy nie za bardzo lubią, chociaż niektórzy się bardzo specjalizują w monodramach, a inni niekoniecznie sięgają. Ty mówisz, że po tym na razie nie będzie kolejnego monodramu. Nie no, to jest tak intensywne doświadczenie, że cała praca zajęła mi prawie 3 lata nad tym, zanim doszłam do tego, tak. zanim napisałam. Potem się wystraszyłam tego, potem wysłałam do chłopaków tekst, znowu się wystraszyłam, potem poszłam do Komuny Warszawa, znowu się wystraszyłam, więc tak było w przód i w tył, 2 kroki w przód, 1 w tył. Na razie chciałabym ten móc eksploatować, co też nie jest proste, a monodram rzeczywiście jest wyjątkowym gatunkiem. Ja bym sama na to nie wpadła, żeby się tam ładować, tylko że zaraz po szkole, nie mając pracy, z Eweliną Marciniak, reżyserką, tak, nie miałyśmy pracy i doszłyśmy do wniosku, że ach, dobra, robimy coś same, żeby cokolwiek robić, bo byłyśmy naprawdę bardzo przerażone tym, że nie miałyśmy żadnej perspektywy. I zrobiłyśmy tekst Medea, który miał być jednorazowo wystawiany w Laboratorium Dramatu u Tadeusza Słobodzianka. Ale jakoś tak się stało, że był bardzo dobry odbiór tego jednego wieczoru, więc Tadeusz postanowił wciągnąć ten monodram do repertuaru. I w sumie chyba 2 lata go grałam. I zaczęłyśmy jeździć na jakieś festiwale, które po kolei wszystkie wygrywałyśmy. To było bardzo dziwne. Zdziwione. Bardzo dziwne, naprawdę, bo nie spodziewałyśmy się tego, ja na pewno nie. I z jednej strony jest to absolutnie karkołomne zadanie, bo bycie godzinę samemu na scenie, dźwigając to też nieraz ogromne niezadowolenie widzów i swoje niezadowolenie, i swoją frustrację, i swój lęk gigantyczny. Żaden spektakl, żaden projekt mnie nie konfrontował z tak ogromnym poziomem lęku, tremy i nie konfrontuje mnie z taką, tak bezwzględnie z kompleksami swoimi zawodowymi. I oczywiście grając Medę, nienawidziłam tego spektaklu, nienawidziłam omówień z Eweliną później, nienawidziłam tego, że ciągle jestem sama z siebie niezadowolona, a potem przestałam go grać. I ta tęsknota za tą kondycją bardzo, bardzo mocno za mną chodziła przez wiele lat. I ta potrzeba znowu doświadczenia tego haju, to jest po prostu, wchodzisz w trans, to jest... jakieś takie niesamowite doświadczenie. Musisz po prostu wskoczyć do pędzącego pociągu. Czasem ci się uda, czasem ci się nie uda, czasem się trzymasz ostatkiem sił za poręcz, a czasem rzeczywiście czujesz, że po prostu lecisz razem z widownią. No i żaden spektakl czegoś pomoże, mi nie dał. Tak, nikt ci nie pomoże i to też wymaga ogromnej odpowiedzialności i bardzo już tęskniłam za wzięciem jakiejś dużej odpowiedzialności za jakieś zadanie, którego, prawdę powiedziawszy, w teatrze już od dłuższego czasu z tym się nie mierzyłam, a zobaczyłam, że mam duży apetyt jednak i że potrzebuję rozwoju i jakichś takich bodźców i jak się zorientowałam, że jeżeli sama sobie tego nie zafunduję, no to będę wiecznie w takim trybie aktora, który jest frustrowany i narzeka, a to łatwo nam przychodzi i nie chciałabym tego praktykować. Julio, oglądając Cię na scenie od dobrych kilku lat i podziwiając tutaj Twój olbrzymi talent,
no, jesteśmy takimi prowadzącymi, że rozmiękczamy gościa, mówiąc mu komplementy, tak. Ale one są jak najbardziej szczere i prawdziwe. I oglądając twoje bardzo często wymagające role, które bardzo dużo cię kosztują, że przywołamy tutaj tą słynną klątwę Oliwiera Frelicza, ale z drugiej strony fascynuje nas twoja niesamowita wiskomika, którą odkryliśmy w paru różnych filmach i spektaklach. I powiedz mi, czy ty od razu wiedziałaś, że dysponujesz takimi dwoma różnymi niesamowitymi biegunami tego zawodu, ponieważ no, twoja rola chociażby w Ataku Paniki Pawła Maślony jest czymś po prostu absolutnie znakomitym. Jesteś fantastyczną komiczką. Czy ty wiedziałaś od razu, czy ktoś ci wskazał, że masz tę wiskomikę? Od tego zaczęłam. Od tego, będąc w szkole teatralnej, grałam głównie charakterystyczne, dziwne, brzydko mówiąc, szalone postaci. I taki był też mój dyplom z Adamem Nawojczykiem na Dobnisie i Koczkodany. To tam byłam przekonana, że tak, że w tym kierunku będę podążać. Aktorka charakterystyczna, tak? Tak, i to zawsze jakoś mi towarzyszyło. Sama muszę czujnie w pewnych momentach unikać wchodzenia w tę charakterystyczność, bo wiem, że mi to łatwo przychodzi, a w pewnych momentach jest to już dla mnie zbyt intensywne i takie nieznośne dla samej siebie, dlatego teraz marzy mi się bardzo jakaś taka skromna rola, cichutka, subtelna. Tak, ale prawdę powiedziawszy, dopiero teraz od odejścia z powszechnego teatru, dołączając do Krystyny Jandy, do teatru, gdzie tam pierwszy raz zrobiłam farsę i teraz niedawno tak, Ożenek z Januszem Gajosem, no to tam pierwszy raz rzeczywiście zrobiłam role komediowe i nie było to wcale takie oczywiste dla mnie. Po tych wielu latach grania u Eweliny Marciniak właśnie w Klątwie, czy w u Maji, czy u Wyrypajewa, czy u Maji Kleczewskiej, sprawia mi to ogromną frajdę, właśnie komediowe granie. Najbardziej łączy, najbardziej intryguje mnie tragikomedia, właśnie łączenie tych dwóch aspektów. Tak, tak, tak. No tak jest, taka jest właśnie twoja rola w Ataku Paniki, no bo przeżywasz tam no, bardzo mocne zawirowania życiowe, psychiczne i fizyczne. Ale w Monodramie też to czuję. Tam też są, no bo to tam są poważne rzeczy dotyczące naszego dorastania i właśnie tego, jak nas mieli świat, jak nas zamyka pewne drzwi, prawda? A z drugiej strony jest to tak opowiedziane, że się śmiejemy. To są często taki śmiech przez łzy trochę, prawda? Na tym mi zależało, żeby wytrącać cały czas samą siebie też, tak. Żeby podważać, generalnie też w słowie podważać siebie jako aktorkę, jako człowieka i w ogóle jako całe to swoje doświadczenie, żeby nie było pewności, o czym jest ten spektakl, żeby każdy widz sobie z czymś innym mógł wyjść i bardzo mi zależało na tym, żeby nie obciążać widza nadmiarem i intensywnością emocji. Ale refleksja zostaje, to ci mogę powiedzieć, wiesz, po wyjściu, bo dużo było rozmów też między widzami nami, grupą na przykład, która to widziała wtedy. Ja poczułem niedosyt, ja chciałem jeszcze więcej, czy co najmniej z kwadrans tak, chciałem z tak, chcę więcej. Kurczę. Ale to nie wytrzymałaby Julia już znowu na scenie jeszcze trzymać, wiesz, wszystkie wytrzymałaby, proszę cię, wytrzymałaby na pewno. Julio, a jak wspominasz udział w serialu komediowym, ewidentnie komediowym według mnie, chociaż też chyba troszeczkę tragikomicznym, Juliusza Machulskiego, Mały zgon. Postać brutalnej policjantki, rysowana dosyć mocną kreską. Plan wspominam? Przestań, to nie o mnie jest wywiad. Pamiętam. Nie mieliśmy razem scen, bardzo nie, żałuję. Ale pamiętam, widziałam. Chociaż nie widziałam całego serialu, bo się trochę wystraszyłam właśnie, że tam przesadziłam i że miałam wrażenie, że inaczej bym teraz to poprowadziła na pewno, ale samo zadanie było super wyzwaniem, bo rzeczywiście było to zupełnie wbrew warunkom i podejrzewam, że twarda, brutalna policjantka, proszę Państwa, dla tych, którzy nie widzieli jeszcze, rozprawiająca się z mafijnymi przestępcami.
Tak, grubym bardzo, słowem rzucającym. Bardzo, bardzo brzydko tam mówiłam, aż nie dało się tego słuchać, moim zdaniem, ale samo granie było super. Super, bo odkryłam tam wielką frajdę w kręceniu scen kaskaderskich, w przygotowywaniu, w pracy z bronią. Jest to jakaś taka część, w której mój animus po prostu się doskonale odnajdywał i ta energia moja męska. Czyli co, nie było kaskaderki ani dublerki, sama wszystko robiłaś? Tak, no tam nie było nic trudnego, ale to było ekstra. I gdyby było więcej takich ról, to jak najbardziej z wielką proszę chęcią Państwa, bym kino w to weszła. Akcji czeka na tę gwiazdę. Tak, czekam. I czy trochę tam, prawda, przywalić trochę, ustawić. Tak, nie, to jest super. To jest super, naprawdę. Tym bardziej, że no, jest nadal niemały problem z kobiecymi rolami, więc byłam bardzo wdzięczna Juliuszowi Machulskiemu, który też był bardzo przejęty moją sytuacją po klątwie. Tak wiem, że też w dużej mierze z tego względu się pochylił nade mną, a sama praca super, super ciekawa. No, był taki profesjonalny ten plan, świetna scenografia, wszystko to robiło na mnie ogromne wrażenie. I też to była jedna z pierwszych takich dużych ról rzeczywiście, że tam spędziłam dużo czasu na planie. Więc... Julio, no, poruszyła się temat klątwy we wrześniu. Klątwa wraca, tak. Czyli kultowy spektakl Oliwiera Frelicza, dla jednych bardzo kontrowersyjny, dla drugich właśnie kultowy, a według nas to jest taki pewien kamień milowy też w historii polskiego teatru, bezdyskusyjnie. Mhm. Jak się wraca do tego spektaklu, do takiego spektaklu, który tyle cię kosztował? Dobrze, fantastycznie, bo ja już swoją pracę leczenia traumy wykonałam, już absolutnie jestem poza tym wszystkim, co rzeczywiście spadło z ogromną siłą, intensywnością. Całkowicie niezasłużenie, dodajmy nam po prostu. No to jest w ogóle absurdalna sytuacja, która się wydarzyła. To było rzeczywiście absurdalne i też to, że ja przez jakiś czas jednak w to wierzyłam, że jestem złym człowiekiem i że kogoś skrzywdziłam i obraziłam. A wraca się wspaniale. Nie graliśmy chyba 3 lata tego spektaklu. Ja bardzo tęsknię też za moimi kolegami z Teatru Powszechnego. Bardzo lubimy ten spektakl. I on też jest o tyle niezwykły, że w związku z tym, że jest zbudowany, jest taki eklektyczny, ma bardzo wiele różnych tematów podejmuje i każdy z aktorów jakby niesie zupełnie inny, niezależny od siebie temat, to te tematy w miarę grania i upływu czasu nabierają aktualności, że w pewnych momentach, nie wiem, monolog Jacka Bellera stał się tak aktualny, że aż nie mogliśmy w to uwierzyć. Potem nagle Klary Bielawki się uaktywnił i uaktualnił, więc on jest dla nas cały czas żywy, bardzo żywy i bardzo w nas też pracujący i wymagający, bo rzeczywiście 1,5 godziny tam zaiwaniamy i dzieli się spektakle na te, na które, gdzie płynie czas w jakimś takim ekspresowym tempie i nie wiemy, kiedy to się wydarza i właśnie klątwa do takich należy, że jak wchodzimy na scenę, już. Jest, już koniec, już się kłaniamy. I cieszymy się. Myślę, że już nie będzie tych awantur, bo to się już skończyło w sumie po roku grania. Już nigdy więcej się nie pojawiły demonstracje ani różańcowe, tak. Różne kręgi. Zobaczcie, co też świadczy o tym, jak silną władzą jest teatr, który się czasami przecież tak lekceważy albo myśli sobie, że można żyć bez teatru, a tu się okazuje, zresztą działania polityków też na to wskazują, jak ważny i silny i sprawczy może być teatr dramatyczny. Tak, tak. To było bardzo wzruszające, że nagle teatr jest na pierwszych stronach gazet i się mówi o nim w wiadomościach. Pomyślałam sobie, że naprawdę wykonaliśmy jakąś niesamowitą pracę. No i zapisaliście się na łamach historii polskiego teatru, no bezdyskusyjnie. Tak, chociaż nie odczuwamy tego jakoś. Ale myślę, że analitycy i teoretycy polskiego teatru, teatrolodzy będą na pewno uznawali spektakl za ten bardzo ważny, istotny i właśnie jakby będący pewnego rodzaju cezurą teatr polski przed klątwą i po klątwie. No tak, bo ta rola aktora nagle się stała zupełnie, wymknęła się spod kontroli i w zasadzie
jak dostawaliśmy zgłoszenie na prokuraturę, to też ja nie wiedziałam, czy mam iść w kostiumie jako postać, no bo przecież nie robiłam tego prywatnie, tylko jako postać. Nie, no absurd po prostu. Absurd. Bardzo to było intrygujące. Czekałam na wygłoszenie, na postawienie nam zarzutów i jednak pandemia coś takiego zrobiła, że się jakoś chyba zatrzymał chwilowo ten proces, czy śledztwo, więc nie wiem, na czym stanęło, nie wiem, czy będziemy oskarżeni, czy nie. Ale przestałam się bać. To było dla mnie chyba najważniejsze doświadczenie, dlatego, że przestałam się bać hejtu, bo już chyba gorzej być nie może. I w końcu doszłam do takiej niesamowitej takiego przywileju, że mogę sobie wybierać teraz takie zadania aktorskie, jakie mnie interesują, a niektóre mi się opłacą, albo które właśnie mogą mnie skazać na zły odbiór. Już gorzej być nie może, także jest to niezwykle przyjemne uczucie bycie niezależnym twórcą. Tak. Mi się wydaje, że w pewnym sensie na przykład to, że wzięłaś się za reżyserię, że wróciłaś do konstruowania swoich historii, to być może też jest pokłosie tego. Musiałaś się skonfrontować z czymś bardzo trudnym. Tak, tak. Też wejść w siebie, tak? Mm-hmm. I to po momencie tej dezintegracji jest ostatecznie pozytywne. To jest ta dezintegracja pozytywna, jungowska, tak? Która każe nam się rozpaść. Tak. Żeby się zbudować na nowo. Tak, absolutnie. Ja absolutnie widzę to jako największy prezent i też tę bardzo trudną okoliczność, jaką była ta awantura, bo ja nigdy nie miałam ambicji wzbudzania tak silnych emocji. Nigdy nie interesował mnie teatr polityczny. W ogóle wydawało mi się to zawsze, nie wiem, jakby poza zasięgiem moich zainteresowań. I nagle przyjechał Oliver, który miał zupełnie inny pogląd też na funkcję teatru i on jakoś mnie też zaraził tym, o czym ty mówiłeś, że teatr może zdziałać dużo więcej i on tak mnie jakoś zainspirował. Zmieniać społecznie. Tak, i że możesz podejmować bardzo kontrowersyjne tematy i ja nigdy w ten sposób nie myślałam o teatrze i w zasadzie on pierwszy odsłonił przede mną te możliwości, pytając, dlaczego wy w Polsce macie takich świetnych aktorów, takich świetnych reżyserów, ale ten teatr jest bardzo bezpieczny w taki zasadzie. Zachowawczy, prawda? Bardzo zachowawczy i piękny. I nie mówił tego w charakterze pejoratywnym, tylko właśnie zastanawiał się, dlaczego nie korzystamy z tej możliwości, że przecież aktor, wchodząc na scenę, już na starcie może wszystko, ponieważ wszystko, co się dzieje na scenie, jest fikcją i może podejmować absolutnie wszystkie tematy, których na przykład media się boją. I jeszcze przed dokumentami Sekielskich czy przed Klerem Wojtka Smarzowskiego temat pedofilii w kościele był absolutnym tabu i dla nas samych to była jakaś zupełna nowość, czytanie tych wszystkich doniesień i mierzenie się z tym tematem, który w pewnych chwilach nas naprawdę przerastał. Zrozumiałam, że jeżeli media nie mają na tamten moment takiej rzeczywiście odwagi, żeby zrobić z tym porządek, no to dlaczego my mamy się bać? No to zróbmy to w takim razie. Chociaż bardzo się baliśmy przed premierą. Mieliśmy oczywiście świadomość tego, co nas czeka. Tym bardziej, że dostawaliśmy cały czas informacje, że no już zaczęły się groźby przed premierą w zasadzie. No właśnie. Wiedzieliśmy, co ja tak się zastanawiam nad taką rzeczą, bo to jest... Zawód aktorski jest niełatwy, no bo tutaj też się w dużym stopniu zależy dużo od szczęścia, od tego, kogo spotkasz na swojej drodze. Są te wzloty, upadki, też jak jesteś, nie wiem, oceniana, niezależnie od tego, jak dużo pracy, prawda, wysiłku, zaangażowania w to włożysz. No właśnie, może być super fala popularności, a potem taki właśnie hejt i nagle też sami albo po prostu odstawienie na boczny tor, ktoś nie wchodzi w spektakl, frustracja narasta, koledzy i koleżanki dostają kolejne role filmowe i teatralne, a my jesteśmy gdzieś z boku. A jak to? Przecież jestem dobra, jestem utalentowana, jak to jest możliwe? A z drugiej strony jest to całe piękno takiego zgłębiania, jak na przykład człowieczeństwa poprzez chociażby teatr. No film może trochę inaczej. Działa tam, prawda, jakby inne mechanizmy. Kiedy ty zrozumiałaś, że chcesz być aktorką? Bo mówiłaś, że kiedyś nie wiedziałaś nawet, że taki zawód jest jak aktorka, już tam nie mówiąc o reżyserce, ale musiał kiedyś, jesteś z Mysłowic, tak? Tam dorastałaś. Z Katowic. Urodziłam się w Mysłowicach, właśnie nie wiem, no czemu. No bo jest wszędzie napisane Mysłowice, no to ja tak myślałam, ale nie, kojarzyłam Katowice, w każdym razie tak, ten śląski element.
No, i który to był moment, jaki to był moment, że ty zobaczyłaś, że to jest jakaś taka przestrzeń dla ciebie, mówiłaś, pisałaś coś w szkole i chciałaś wystawiać? Od zawsze. Tak? Od zawsze ja od dziecka się przebierałam. To była dla mnie najważniejsza rzecz, czyli ciągle się przebierać, tworzyć jakieś scenografie w domu, wymyślałam. Tak, bardzo mocno byłam zakotwiczona w wyobraźni swojej, tak tam w dużej mierze uciekałam. Nie umiałam się odnaleźć też w systemie szkolnictwa, dlatego też o tym jest monodram. To jest ten Julek właśnie. Tak, sfrustrowany, który miał nieograniczoną wyobraźnię, a niestety wsadzony w tę ławkę. Czuł, że jest cały czas nie na swoim miejscu, więc ta potrzeba przebierania była cały czas. Ja byłam w harcerstwie, więc tam miałam szansę wymyślania różnych postaci. Prowadziłam gromadę zuchową, więc musiałam się ciągle tam przebierać, więc tak sobie odnalazłam ścieżkę do... Przez harcerstwo do aktorstwa. Tak. I w liceum właśnie się dowiedziałam od koleżanki przez przypadek, że ona zdaje do szkoły teatralnej. I wtedy pierwszy raz weszłam na stronę PWST. I było to dla mnie niesamowitym odkryciem, że to można studiować i że można to, jakby, że to jest zawód. To tego w ogóle nie wiedziałam, a też nigdy nie byłam kształcona przez rodzinę w tym kierunku. Nie chodziłam do teatru i jakoś mnie też teatr sam w sobie nie interesował jako dziecko. Nie miałam jakiejś potrzeby chodzenia do teatru dla dzieci czy... No bo teatr swój tworzyłaś ogromny w domu. Tak, w domu. W domu było ciągłe wymyślanie różnych postaci na szkodę niestety ubrań i przedmiotów w domu, bo to się wiązało niestety z moimi niszczycielskimi zapędami, ale w zasadzie pierwszy raz poczułam się na swoim miejscu właśnie jak się dostałam za drugim razem do szkoły i spotkałam tam nareszcie ludzi, którzy lubią to samo co ja i że możemy się tego uczyć, że pierwszy raz byłam też dobrą uczennicą, pierwszy raz nauka nie sprawiała mi żadnego kłopotu. To jest moment, w którym wskakujesz na swoje miejsce. Tak. To jest tak ktoś klik. Tak. Ludzie całe życie szukają często tego miejsca. To jest takie piękne, kiedy wreszcie dociera się do tego momentu. Tak, dlatego wydaje mi się to jakimś ogromnym też luksusem, że dosyć szybko, chociaż to było w zasadzie bardzo intuicyjne, bo moja mama bardzo jakby dbała o to, żebym się rozwijała w takim kierunku psychologii, przez to, że ona jest terapeutką, więc plan był taki, że ja po szkole, po liceum idę na psychologię. Nie jest tak daleko. W ogóle nie, a z drugiej strony jak poszłam na egzaminy wstępne na tę psychologię, to że znowu wizja, że znowu będę musiała siedzieć w ławkach i się uczyć, na tyle mnie przeraziła, że w ogóle nie uzupełniłam tego testu. Zdałam go chyba najgorzej ze wszystkich, ale było to poza takim racjonalnym myśleniem. Ja się po prostu tak przeraziłam, że mogłabym się tam dostać, że wolałam się nigdzie nie dostać i przez rok być w studium przygotowawczym przy Teatrze Śląskim, bo tak silnie mnie ciągnęła jednak ta przestrzeń artystyczna, która absolutnie była dla mnie nieznaną. Nikt u mnie w rodzinie tego nie robił, nie praktykował. I ona angażowała też ciało. To jest chyba bardzo ważne, że w tym zawodzie używamy jako instrumentu swojego ciała. Czy używacie? Ja mówię, używamy tak, jakbym ja go używała. No ty też używasz, tak? Tak, do komunikacji. Używam, ale jednak wy pracujecie naprawdę bardzo intensywnie na własnym organizmie, na własnym ciele i to nie jest to siedzenie w ławce też, prawda? Czy tutaj jest dużo myślenia, dużo jakiejś takiej intelektualnej pracy, emocjonalnej, ale właśnie też emocjonalnej i cielesnej też. I to mi się wydaje, że dla osób twojego pokroju, takich, no jednak z takim żywiołem gdzieś tam w środku schowanym, to rzeczywiście jest to jakaś przestrzeń eksploracji wspaniała. Wspaniała, tym bardziej w teatrze, bo w filmie może jeszcze nie ma tak odważnych decyzji, żeby wykorzystywać chociażby choreografię, taniec albo jakiś inny język do opowiadania. Mieszka Smoczyńska w Córkach Dancingu dotknęła już innego troszeczkę myślenia. I to było bardzo interesujące i to teraz pracuję nad takim scenariuszem z koleżanką, która tak nie mogąc zdradzić za wiele właśnie chciałaby pożenić te dwie dziedziny i wydaje mi się to super kreatywne i takie bardzo interesujące. A w teatrze rzeczywiście jesteśmy cały czas w pełnym kadrze, więc to ciało musi być zintegrowane z głową i z sercem. Ale to w zasadzie tego się też uczy.
chyba każdy z nas na własną rękę, bo w szkole nie powiem, żebym była jakoś zintegrowana z ciałem. W żadnym wypadku bardzo forsowałam swoje ciało i ciągle byłam nie w zgodzie z nim. Julio, i na zakończenie naszego spotkania chcieliśmy Ciebie zapytać o to, oprócz fizyki kwantowej, oprócz filmów, w których wzięłaś już udział, tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o takim filmie Biały Potok, który miałem swego czasu przyjemność obejrzeć, tylko on gdzieś tak przemknął bardzo szybko przez ekrany i to też niezła komediowa, można powiedzieć, rola. Gdzie będzie można Cię oglądać i w czym? W najbliższym czasie i w dalszej przyszłości? No to zapraszam serdecznie do Ochteatru, tam jest eksploatowany dość intensywnie Orzenek i... Wspaniała obsada. Tak, wspaniała, absolutnie, wielka przyjemność. Nigdy się tak nie gotowałam na scenie, czyli tak nie... puszczałam farby w cudzysłowie, jak podczas tego spektaklu. Także Ochteatr, Teatr Powszechny we wrześniu i Komuna Warszawa. Mam nadzieję, jeszcze nie znam terminów, ale mam nadzieję, że zaczniemy. A co z filmami, powiedz? Z filmami, no to w grudniu... Czekamy na twoją główną rolę jakąś. Ja też na nią czekam. Jesteśmy nie syci. Ja też czekam, ale niestety na razie nie mogę nic... Nie ma takich perspektyw jak na razie, ale myślę, że trzeba być cierpliwym. W grudniu będzie premiera na Netflixie filmu Noc w przedszkolu w reżyserii Rafała Skalskiego. Też świetna tragikomedia, formalny, bardzo ciekawy film. Jak widziałam zajawki, to wydaje mi się, że to może być niezłe. I tam oczywiście grasz? Drugi, trzeci plan nawet można powiedzieć, ale wdzięczna rola. Myślę, że może to być interesujące. Nie widziałam takiego filmu. Trochę horror, trochę tragikomedia, bardzo taka intensywna mieszanka. Sam tytuł bardzo obiecuje. Scenariusz był bardzo dobry, więc myślę, że efekt na ekranie też będzie ciekawy. A tak to... Krótki metraż, ale to nic więcej. Niestety nie mogę na nic więcej zaprosić Państwa. Też trzymamy kciuki, żeby Twoje plany reżyserskie, które są, tak, niekoniecznie teatralne, tak, się spełniły. Tak, proszę trzymać kciuki. Tak robimy. Julio, bardzo dziękujemy Ci za przyjęcie zaproszenia. Państwa zapraszamy oczywiście na wszystkie przejawy Julii Wyszyńskiej. Aktywności artystyczne Julii Wyszyńskiej. Dziękujemy Ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję.